Magda pomogła ostatnio Ali wymyślić sposób, jak przekonać Froda, żeby poszedł na badania. Ali bardzo się ten pomysł spodobał i postanowiła go wykorzystać. Natomiast Mela, jak zwykle w zachowaniu Magdy, wietrzy podstęp. Chodzi ci o to, że Ala jest teraz na odwyku. Wykminiłaś sobie, że skoro ma problemy, to łatwiej ci będzie ją pakować z powrotem w nauk, tak? O! Ale nie uda ci się to. Ale jest teraz silna jak nigdy, a my wszyscy jesteśmy za nią. Nie no, brawo Mela, super, rozpracowałaś mnie, naprawdę. Nie wpakujesz jej z powrotem w to gówno, rozumiesz? Nie pozwolimy ci na to. Na pewno, bo ja mam coś dla Ali. Wczoraj zamówiła. Co? Oj, Mela, Mela, coś słabo ją znasz. Nie wiesz, co Ala może, a czego nie. Jesteś nienormalna, oddawaj to. No to wiesz. Dawaj to. Oddawaj to, kretynko! Karol, nie doskoczę. Zaraz zadzwonię na policję, mówiliśmy cię, że jak znajdziemy dragi w pawie, to od razu stąd wylatujesz. Patrz, patrz, kretynko, to jest puste. Boże, jaka ty jesteś naiwna. Ty wredna krowo, mów sobie co chcesz, ale wiem, że chcesz zrobić Ani krzywdę, a ja ci na to nie pozwolę. Dobrze.